feminiści na scenie, czy młodzież licealna, która mówi o stereotypach, albo wreszcie rozpoczynanie kongresu od dyskusji o seksie. No takie rzeczy to tylko w Koninie. Jesteśmy dzisiaj bardzo solidarne w stosunku do siebie nawzajem. Jest w nas duża moc siostrzańska. Potrafimy się solidarnie wokół jakiejś płaszczyzny współpracy porozumieć i zrobić właśnie to, co robimy. No, sam przykład taki jak ty, Marcinie, tak zaproponowałam, że może byś się przyłączył do panelu i po prostu miałeś tylko jeden dzień na to, żeby się zastanowić i decyzję, jaką podjąłeś, uważam za słuszną, bo panel o feministach, poczet feministów był no po prostu rewelacyjny. Miałeś tak dobranych gości, idealnie, tak według mnie, tak? Że ta dyskusja była i kolorowa, i była i sprzeczka, i się nie zgadzali z sobą, ale w tych ważnych prawach, ważnych sprawach jak prawa kobiece, jak to, że po prostu należy partnerstwo wprowadzać wszędzie, no zgadzaliście się. Fakt, że ciągle o feminizmie musimy mówić, jest smutnym faktem dla mnie, bo ja sądziłem, że tu będziemy o tym czytać jako zjawisko socjologiczne, które dawno już się temu skończyło, istniało, ale osiągnęło swój cel, doszło do swojego końca swojej drogi i umarło śmiercią naturalną, bo jest niepotrzebne, ale tak niestety nie jest. Sytuacja kobiet, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, jest gorsza niż sytuacja mężczyzn. Ten system patriarchalny, w jakim się wychowujemy, sprawia, że ta właśnie te kilka czy kilkanaście centymetrów męskiej końcówki uprzywilejowuje nas. Sprawia, że więcej zarabiamy, rzadziej jesteśmy ofiarą przemocy, częściej jesteśmy, tak się składa, prezydentami miast, parlamentarzystami, prezydentami krajów, premierami. Częściej właśnie dzierżymy władzę. Mamy te wszystkie przywileje, których kobiety na co dzień nie mają. Warto się nad tym zastanowić, warto mieć refleksję. Faceci, którzy tej refleksji nie mają, są draniami. Jest tak ważne, żeby się spotykać i rozmawiać. Różne osoby, różne środowiska. To jest fantastyczne, tak jak tutaj w Koninie. Koła gospodyń wiejskich, Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale jednocześnie parlamentarzystka i parlamentarzysta, przedstawiciele władzy lokalnej, dziennikarki, no, ludzie kultury, ale no, także zwykłe kobiety. I to jest fantastyczne. Ta wartość dodatkowa wszystkich kongresów w całej Polsce, nie tylko tego w Koninie, nie tylko tych ogólnopolskich, ale różnych regionalnych, małych, lokalnych kongresów, to polegają właśnie na tym, że kobiety się poznają między sobą, że zapoznają się, zawiązują znajomości i później sobie pomagają i razem działają. Rozmowy w kuluarach są niezwykle ciekawe. Tu w Parku Kobiet można było oczywiście zbadać na przykład poziom tkanki tłuszczowej. Ja nie zdążyłam się tam dopchać, ale może na szczęście, ale także tu były dyskusje o tym, czy co kobiety usłyszały na scenie, czy to dobrze, czy to źle, jak to zmienić. I to jest fantastyczne. Serce rośnie, moje serce naprawdę wypełnia radość, kiedy właśnie widzę, że panie, które, no tak jak to się mówi, no takie zwykłe kobiety, gospodynie domowe albo rolniczki czy pracownice, przychodzą trochę zalęknione na kongres, bo nie wiedzą, czy tu nie będzie jakichś, nie wiadomo, nazbyt rewolucyjnych tematów, po czym wychodzą i mówią: o Boże, to przecież wszystko prawda, to przecież to jest moje życie. I uświadamiają sobie, nawet będąc po 60 czy po 70, uświadamiają sobie, że są dyskryminowane, że są dyskryminowane na co dzień, w domu, w pracy, w swoim środowisku. I to jest bardzo ważne, to otwieranie oczu, to jest ta rola Kongresu Kobiet. Otwierać oczy, poszerzać horyzonty, tworzyć sieć kobiet, sieć mężczyzn i fantastycznie, że jesteśmy razem. Może ten Ogólnopolski Kongres Kobiet kiedyś w Koninie? Bardzo możliwe. W tym roku postanowiłyśmy, że Ogólnopolski Kongres Kobiet wyrusza z Warszawy w Polskę, dlatego że Polska jest bardzo aktywna, kobiety w regionach są bardzo aktywne i najwyższy czas właśnie oddać im również ten hołd z jednej strony, a z drugiej wykorzystać tę energię i tę inicjatywę. No więc pierwszy wyjazdowy Ogólnopolski Kongres Kobiet odbędzie się w tym roku we wrześniu, 9-10 września w Poznaniu. Być może kiedyś także Ogólnopolski Kongres przyjedzie do Konina.